Tam się zdarzyło raz, drugi. 15 zleceń. Zlecenia na budowy i remonty dróg oraz chodników w Trzciance. To one są przedmiotem sporu. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zarzucają burmistrzowi z Prawa i Sprawiedliwości, że miasto faworyzuje w przetargach jedną firmę. Firmę, której właścicielem był właśnie burmistrz, a teraz udziały w niej ma jego córka. Niezależnie od oceny prawnej, niech się tym zajmie prokuratura, CBA i inni do tego powołani, jest rzeczą naganną, by nie powiedzieć niemoralną. Zlecanie najbliższej osobie, czy firmie najbliższej osoby prac w samorządzie, w którym jest, którym się szefuje. Chodzi o przedsiębiorstwo Baheco, które w ostatnich latach było wykonawcą wielu inwestycji publicznych na terenie gminy. Krzysztof Czarnecki podkreśla jednak, że z chwilą powierzenia mu stanowiska burmistrza wszystkie udziały, jakie posiadał w tej firmie, przypisał na córkę, która od tego czasu co roku składa oświadczenie, że nie ma z tego tytułu żadnych dochodów. Oskarżenia sformułowane pod jego adresem uznaje za atak polityczny, o czym świadczyć ma czas i sposób ich przedstawienia. Jeżeli ktoś jest doświadczonym politykiem, to najpierw gromadzi dokumenty i na podstawie dokumentów może wysunąć wnioski. Tu stało się odwrotnie. Już wysunięto wnioski, a później zaczęto się dopytywać o różne przetargi, jak i też inne pytania. Pytania, zdaniem burmistrza, bezzasadne, w dodatku związane z kampanią wyborczą.